oczami kogoś, co robi. A ja go znam. Co? Co robimy? Nagrywamy ten odcinek. Może pasuje. No też, pasuje, no. Też go dała ze... Co się ci trzeba było? Słyszysz? O, to góralska muzyka. Już wiem. Trzeba ci było gęśli. Ale w co je zrobi? A jojo mzną. Dawaj! Dobra! Tu grają! Ale za muzyką myśli. No bo gumicza gęśle. Tak za ksawę marzyła. Dobrze, będę grać. Dobrze, że się trafili. Ty, ale przypatrz jak Krzysztof. Krzysztof, no, widać. Widać, że to babski warsztat. Tak se gobą my tu to właśnie, bo my tak se umyśleli. No to ta by strasznie chciała grać, ale tak dobrze by było na początku wiedzieć, z czego te gęśle są zbudowane, jako są zbudowane, żeby choć wiedzieć, jako się powinno za nie zabierać. Tu od czego tu przy takich gęślach zaczynamy taką robotę. Słuchajcie, zaczynamy od takiego kawałka. I no czasem fajnie wybrać jakiś kawałek. Czy to taki, czy zaś taki oczkowy. Co ci się będzie widzieć, to takie można zrobić. To jest spód i od tego się zacną cały instrument. Do tego trzeba jest wierchnią płytę. Tam mamy jakieś kawałki, to co się umyśli. To się różni wierzchnia od spodniej? Tak, to jest drewno twarde, to jest jaworowa płyta. Mogą być też z czego się robią? Z brzozy, z gruszy też robią, a wierch musi być ze smreka. A oprócz tego jest, musi być dusza, która też jest zrobiona ze smraka, co by dwie płyty między sobą mogły brzmieć i właśnie przenosiły drgania. Tu mam właśnie płytę wierchnią do jednego z tych instrumentów, bo jest ze spodu, za nie zdążyła zrobić, a inauguracja mi udała. Tu do tego są boczki, więc mamy jedną część. Do tego się klei spód, potem górę, potem się wycina kawałek dziury, kłada się główkę, no i... I są gęśle. I reszta inny strony na to mogę iść grać! To jest reszta, że sama skleić. Czy to tak wydaje, no nie super glue. Nie super glue. Ani wikon, ani bateks. Się to tak wydaje, że to tak chwila moment, ale tak naprawdę to zrobienie takich gęśli kilo zajmuje tak czasu. Trzeba je dokładnie dopracować ze wszystkimi elementami. No gdybyś tak co dzień siedział, to 2-3 tygodnie na pewno. 2-3 tygodnie. Ale się nie opłaca robić jednego instrumentu, no bo jest na przykład tak, że jak schnie właśnie pół pudło, czyli dolna płyta i boczki, no to trzeba czekać. Na przykład 24 godziny, no to tak już sens jest, że coś by się innego zrobiło. Mhm. Więc najczęściej robi się 2-3 instrumenty na raz, no i co by właśnie zaoszczędzić trochę tego czasu. Bo do drzewu też trochę czasu trzeba dać pewnie, żeby tak... Tak, one muszą się same ponaciągać, co by właśnie były giętkie, ale co by nie pękały mimo wszystko. No. Także musi być czas. No to dobra, no to powiedz nam jeszcze, skąd się nauca, skąd taki pomysł? Wszystko się zaczęło od fundacji Mają Wygranie, bo moja mama stworzyła fundację i tam zaprzągła do roboty wujka Andrzeja Bobaka Grabnego. No i on właśnie otworzył w swojej pracowni, robił właśnie takie warsztaty, pokazywać nam jak można zrobić instrument. Zaczynaliśmy właśnie od zupcochów, to jako taki pierwszy instrument. To jest twoje? Tak. I tak się mi to spodobało wszystko, jeszcze nie skończone od tamtego czasu. Ale tak się mi to spodobało, że poszłam do szkoły, do Kenara, no i później ta droga się tak zaczęła już z tym lutnictwem wiązać. Potem zaś byłam w innym warsztacie, byłam u pana Michała Różaka, potem właśnie u Jana Bobaka w Nowym Targu. No i w końcu dorobiłam się swojego warsztatu, także
Działamy twardo. No zupcoki to zwodce zbocyć, bo to tak czasami od czego się wzięła w ogóle ta nazwa zupcoki, to tu to widać. To jest jeden kawałek drewna, czyli główka i korpus są z tego samego kawałka, no i nosi właśnie żłobi. I taką łódecka. I taką łódecka z tego wyłącznie. Tu mamy głowę do tego. Też jeszcze nie skończona, no ale... I tu ją mam zaś swoje. Tu już możemy grać. Tak proporcjonalnie co w to, no. Tu już możemy grać. No jest to na pewno dużo roboty z tym, co by takie gęśle wykonać, ale jest też i płytę z tego radość. Gadałaś, że sama ze się uczyła robić takie rzeczy, ale wiemy, że mosty zjóz i swoich uczniów. Pierwszy i może nie ostatni. Ale go do zemości uczeń. Przy okazji mąż, ale bardziej uczeń. Dobra. Słuchajcie, no zacząłeś od tego, że mąż postawił warsztat, no to trzeba było go w nagrodę no, nauczyć, no choć tak. No. Nawet jak nie wciął, to i tak baba zmusiła. Ale nie, no fajna robota, ciężko, żmudna, ale... Naprawdę satysfakcjonująco i no, trzeba mieć dużo cierpliwości do tego, bo bez cierpliwości no to nie da się tego robić. Właśnie tutaj jest chyba ta sprawa, co często przy różnych dziedzinach twórczości ludowej w Łodzi, że jak się ino jeden element zepsuje, na przykład taką główkę, aby się tu już... W subcokach to musisz wszystko robić od początku, natomiast w skrzypcach no to jeszcze możesz wymienić kawałek, ale taki kawałek też kosztuje, więc jakby oszczędność materiału i koszty no to jednak... No tak. Mobilizuje do tego, żeby jednak dobrze wszystko wyglądało. Tu to jest właśnie ci dźwięk robi dużą robotę, na przykład, że tak widać, to poznać idzie gęśle po samym dźwięku? Tak, jakoś no pewnie. Można to poznać, bo robione gęśle faktycznie lutniczo tak konkretnie, jak jest robota zrobiona dobrze i to drewno jest faktycznie takie, jak ma być, nie jakieś tam sklejki, tak w tych niskich maszynówkach, nie? No to słychać to drzewo inaczej się odzywa, inaczej to rezonuje i jest głośne, ma taki donośny dźwięk, ciepły, barwa jest różna, nie? A no, te niskie, no to jednak taki płytki. Płytki ten dźwięk. Ale oprócz tego jakby robiąc skrzypce, czyli na etapie jeszcze samych boczków, jeżeli wiesz komu robisz instrument, możesz dużo zdziałać, bo jeżeli ty powiesz, że jesteś prymistą, to ja wiem jak zrobić skrzypce pod prymista. Jeżeli powiesz, że jesteś sekundzistą, to się trochę inaczej je robi i już te skrzypce inaczej się odzywają, czyli są na przykład mocniejsze na sekund. Chciałaś się tak gęśle? Ja już chcę robić. Ty się z pewno... Ja tak już gotowo. Ty się z pewno ze z tym sprzętem się chcesz brać do robienia gęśli? To jest delikatna, no ale do drzewa to delikatna robota. To ty delikatnie to se zrób ty. No, to trzeba mieć. No tak, najlepiej się ładnie ubrać do prezentacji, ale do roboty to już wyślij mnie. Więc to jest żurka, tak. Czyli to jest najczęściej heban albo fibra, pośród której jest kawałek gruszy albo właśnie jawora. Jego się moczy trochę w wodzie. No i resztę na gorąco przykładamy i wyginamy. I tak po trochę. Ona potem musi właśnie przybrać odpowiedni kształt. Cały bajek polega na tym, żeby tak wygiąć tą żyłkę, żeby ona po tutaj wcześniejszym zafrezowaniu weszła i tyle. Do tego. Tak. Dobra, no to tak. No to tak. Powodzenia. Bierzem takie cosi. Chcesz tą rękawicę? I bierzem takie cosi. Na mokro, na mokro, na mokro. A na mokro, na mokro. Ja bym tak przyłożył tu. To by się złamała. To by się złamała. No, i tylko nie za mocno z wyczuciem, bo się złami. Nie wróżyłem ci kariery. Ja sobie ty znam. Już ty te czasy to robię, a to by ci zesło, he? No tak! To jest ta zyłka. I to jest zyłka do tych twoich gęśli. A dobra? To moi! I spróbuj teraz na nich grać. Ja przysadzam Ani, a nie do tobie. No widzisz, no to ja takim bym był lutnikiem, teraz widzisz, że Ania jest dobrym lutnikiem. No, myślałaś, bierzesz jakie gęśle ze sobą? No ja już mam. Już mam. No i no po sklejaci. To jutro sklejmy, to przyjedź za 2 dni. Dobra. Dzieci kanon gadają, przyjedź za 2 dni, będzie zrobione. Tak,
ustawiony. Tak szybko. No, bo to jest za dwa dni zrobił piękną rzeźbę. A weź, to byście z tym ozecu poprugowały, a my tu miałeś jakieś zajęcie dla nas. No nie wiem, o co tu chodziło, co my tu mieli z Przemkiem oba robić. Przez to moje gięcie, ja ci go. To jak się nauczę, to będą lepiej grać, coś z tym. O, jakie baby się tam zasiedzą. No, i takie czasy przyszły. No, troszkę się nam pozmieniało. Baby teraz więcej grają. A my musimy bawić teraz. Dobrze wam tam, pasuje wam. No i to bawimy. No, ale fałszuję. To szukaj innego ludzi. Nie, 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 jak się nauczę, to już testa dopasować. No, to druga powtórka? Żebyście mieli z tego wybierać, to wstyd.